Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Witam po dłuższej wakacyjnej przerwie. Z mojej strony mam nadzieję, że teraz już takich przerw nie będzie, że będę mógł regularnie nagrywać odcinki. No, byłem krótko na urlopie, więc może też uda się za jakiś czas nagrać jakiś film związany chociaż trochę z miejscem, w którym byłem i z książką przy okazji też. A tymczasem już do rzeczy aktualnych, bo minął nam ledwo co, chwilę temu czerwiec, czyli minęła pierwsza połowa roku. I tak jak rok temu, tak teraz postanowiłem opowiedzieć wam o tych bestsellerach książkowych na polskim rynku wydawniczym. Będę opierał się na danych, które wziąłem sobie z opracowań, z tak zwanych topek od top, czyli tych najlepiej sprzedających się książek, BookScan Nielsena. BookScan Nielsen to jest taki zespół cały, który Nielsen w ogóle bada sprzedaże, tak BookScan, jak sama nazwa wskazuje, bada sprzedaż książki, w ogóle wszystko też, co związane z rynkiem książki, ze sprzedażą, tak? W kilku krajach Europy, również w Polsce. To są dane, które się opierają na kasach fiskalnych, na danych z kas fiskalnych, więc to nie jest, wiecie, tak, że jakaś tam firma sobie wyciąga coś tam z kapelusza, że o, tu są nasze statystyki, że my mamy tyle i tyle. Nie, to są dane z kas fiskalnych. Tylko dwie sprawy. Po pierwsze, BookScan Nielsen nie ma danych z całego rynku polskiego, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii mają chyba prawie 100%, tak? W Polsce, dla przykładu, tu przeczytam kilka takich firm, z których te dane do nich spływają. Jest na przykład Biedronka, Auchan, Carrefour, Gandalf, Książnica Polska, Ruch, Świat Książki, ale też od niedawna Allegro. I parę jeszcze innych firm, parę innych zespołów, tak? Więc jak wylicza BookScan, od niedawna, tego roku bodajże, mają około 40 kilku, no zbliżają się do 50% pokrycia rynku książki w Polsce. Brakuje danych głównie z jednej dużej sieci księgarni na literę E. Nie powiem, bo może kiedyś jeszcze do tego tematu w ogóle wrócę, bo ta sieć księgarni to ostatnio bardzo ciekawe rzeczy się dzieją i pokazują, jak to można tutaj kombinować na polskim rynku książki, a ja jestem małym booktuberem i nie bardzo chciałbym z nimi zadzierać. No i też brak tych danych od nich dla mnie jest symptomatyczny. Być może są tu jakieś inne powody, ale wydaje mi się, że chyba jest tak, jak mi się wydaje. Więc tak, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, też nie mam danych ze wszystkich tygodni tej połowy roku. No niestety, tutaj to co do mnie dotarło, to co znalazłem, to mam, reszta nie ma ich. Mam nadzieję, że w drugiej połowie roku też gdzieś tam te informacje na temat topek sprzedażowych będą jednak spływały i uda się na koniec mi zliczyć wszystko tak, żeby ładnie wyglądało i żebym mógł wam też informacje na temat polskiego rynku książki przekazać. A jak to wygląda? Powiem szczerze, że powiem wam o 15 w tym razem. 15 najlepszych książkach, najlepiej sprzedających się książkach w tym roku. Nie ma chyba żadnej, którą chciałbym przeczytać, więc nie jest dobrze. Ale wiecie, mnie to zawsze fascynuje. Bardzo lubię informacje na temat sprzedaży książek. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Sprzedaż książki to jest coś, czego się nie da oszukać, nie da się skłamać, nie da się tego, nie wiem, podrobić. Bo wszystkie badania nad czytelnictwem bazują na tym, że ktoś nam mówi, że coś przeczytał. I badający tego nie weryfikuje, poza jakimiś może drobnymi, szczegółowymi badaniami bardzo. Ale tego się nie weryfikuje, tak? Natomiast tutaj jest konkret. Wydałem pieniądze na taką i taką książkę, prawda? Oczywiście to nie świadczy o tym, że ta książka została przeczytana. A o czym to świadczy? Świadczy o modach.
My w ten sposób badamy pewne mody. To, co w danym momencie jest modne na rynku czytelniczym. Dlatego uważam badania sprzedażowe za bardzo podające bardzo konkretne informacje. Tak? Natomiast z badaniami samego czytelnictwa to już bywa różnie, jak wszyscy wiemy. Więc to na początek takie problemy, które być może się gdzieś tam w komentarzach pojawią. Więc słuchajcie, gdybyście w ogóle mieli ochotę wysłuchać jakiegoś wywiadu z pracownikiem Bookscan Nielsena, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Bardzo was o to proszę. Jeżeli uważacie, że to jest ciekawe, was to zainteresuje, prawda, jak to działa, jak tam się to zlicza, jakie są problemy, jakie może są ciekawostki na polskim rynku, dajcie znać, bo myślę, że damy radę coś takiego zrobić w razie czego, ale jeżeli uważacie, że to jest nieciekawe, was nie interesuje, no to nic na siłę. Nic na siłę, ale szansa na to jest. Więc jeżeli tak uważacie, że to jest ciekawe, to piszcie komentarze. A ja już przechodzę do podsumowania tej pierwszej połowy roku. Słuchajcie, to jest tak, że pewne rzeczy to wiecie już. Wiecie, kto na pewno wygrał, tak? Kto się najlepiej sprzedał. Więc to nie będzie zaskoczenia, z góry mówię. Ale tak, było parę takich książek, jak to zwykle bywa, książek efemeryt, książek meteorów, takich, które się tam pojawiały 2-3 tygodnie bardzo dobrej sprzedaży. I ponieważ, tak jak mówię, no mamy dane, powiedzmy, z połowy rynku, zakładając, że ta druga, nieznana nam połowa będzie podobna, tak, to przekonuje to mnie, że wystarczą 2-3 tygodnie bardzo dobrej sprzedaży, żeby wydawca no, naprawdę zarobił. Tak? Bo tak jak słyszałem wypowiedzi wydawców, że dla nich kilka tysięcy egzemplarzy sprzedanych, no to oni już wychodzą wtedy na swoje. Więc jeżeli w przypadku na przykład książki dziecięcej, jest taka, była na przykład teraz w tej pierwszej połowie roku taka seria opowieści dla maluszka, tam był konik opowieści dla maluszka, coś tam opowieści dla maluszka. Wiecie, no hit nie wiadomo skąd, wyskakiwał 2-3 tygodnie, świetne sprzedaże i powiedzmy no kilka tysięcy egzemplarzy na każdym tytule, takie mam wrażenie, zostało sprzedanych, a pewnie trochę więcej, bo jak się coś nie mieści w topce, czyli w tym zestawieniu od 1 do 20 najlepiej sprzedających się książek, to nie znaczy, że się w ogóle już nie sprzedaje, prawda? Więc to świadczy o tym, że jednak no jakoś nam ten rynek przędzie. Nie ma takiego hitu jak Blanka Lipińska, to znaczy mówię pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy, jakości to może i jest. Ale powiedzmy wobec tych standardowych liczb z zeszłych lat to jest podobnie. Tak myślę, że będzie podobnie. Zobaczymy zresztą na koniec. Na miejscu 15 jest Duma i uprzedzenie Jane Austen. Nie wiem, czy zaskoczenie, czy nie. Z wydawnictwa Burda, z serii Ponadczasowa powieść klasyka. Tak się nazywa seria. To jest takie wydanie, ładnej okładce. Wiecie, ja lubię te wszystkie wydania, takie jak na przykład te kwiatowe serie są, tak? Wizualnie. One mi się podobają. Wiem, że tam niektórzy mówią, że to fatalne, straszne. Nie, dla mnie to jest ok. Więc jak ja bym się naciął, jakbym kupił pierwszą, to rzeczywiście na mnie by to zadziałało, że to jakaś seria, kolejne trzeba dokupywać i tak dalej. No tutaj jest podobnie, tak? Potem jakiś tam Dickens chyba wychodzi, Małe kobietki są z tego wydawnictwa Burda. Natomiast z czym jest problem tutaj? To jest tłumaczenie pani Karoliny Surówki, jeżeli nie mylę. Tłumaczenie, które ma bardzo złe recenzje w internecie, z dużą dozą prawdopodobieństwa. Albo, znaczy może być skrótem, bo ona z Dickensem tak miała, że bazowała na jakichś starych tłumaczeniach, które były skrótami, albo też jest tam dość duża dowolność przy przekładaniu pewnych rzeczy, więc to nie jest ten klasyczny pierwszy polski przekład, ani też to nowe wydanie, nie pamiętam teraz nazwiska tłumaczki, które podobno też jest niezłe. Więc no, mamy
mamy to, co mamy. No ale jest ładna okładka, więc to wystarczyło, żeby bardzo ładnie książkę sprzedać. Na miejscu 14 101 Dalmatyńczyków z serii Hachette. Złota kolekcja bajek, złota księga bajek, bodajże jakoś tak to się nazywa. I też szczerze mówiąc, sporo książek z tej serii, tych disneyowskich opowieści, szczerze, ja na przykład nie lubię Disneya. I to nie jest tak, że mam jakieś tam klasyczne bajki Disneya, które lubię, tych nowych nie lubię. Nie, no po prostu nie przepadam. Są jakieś bardzo drobne wyjątki, które mi się podobają, natomiast z zasady po prostu Disneya nie lubię. No dobra, Kaczor Donald jest wyjątkiem. Znaczy w sensie ten, kaczki, Sknerus McQuatch i o to tak. To jest wyjątek oczywiście. Ale zasady Disneya nie lubię, więc nie bardzo rozumiem popularność kolejnych wznowień 101 Dalmatyńczyków i tych wszystkich innych historii, bo tam zobaczycie zresztą, że jeszcze dwa tytuły będą z tej serii. I to nie jest po raz pierwszy wydane w Polsce, więc nie rozumiem, w 2016 chyba bodajże też ta seria wychodziła, nie rozumiem dlaczego nagle po latach, skoro można te wszystkie historie kupić pewnie na Allegro, ale może ludzie chcą mieć nowe. No nie wiem. Na miejscu 14. A, jeszcze taka jedna rzecz, bo w tej serii jest jeszcze parę mniej znanych historii z Disneya i one by mnie może nawet zaciekawiły. Natomiast akurat 101 Dalmatyńczyków i te kolejne, no nie wiem. Na miejscu 13. Magiczna chwila Christine Hanach. Nie znam zupełnie tej autorki, ale też z obserwacji wypożyczeń w bibliotece mogę powiedzieć, że to jest autorka, która się wypożycza stale. Nie mam może na nią jakiegoś takiego szału, jak na niektóre tytuły, że ludzie się rzucają przez rok, wypożyczają, potem o tym każdy zapomina. Tak Hanach ma już sporą część półki i jest stale, ktoś przychodzi i a to jakieś nawet starsze czy nowsze książki wypożycza, więc ona się chyba z tą... Ta popularność nie maleje, utrzymuje się na podobnym poziomie. Oj, na miejscu 12 nie zapisałem sobie autora, autorki, ale książkę pewnie kojarzycie, The Love Hypothesis, czyli ta opowieść o naukowcu i naukowczyni, którzy udają, że są parą, a potem z tego wychodzi romans. Chyba to też są ludzie z jakimiś tam problemami ze sobą, znaczy ona chyba ma na pewno, a on to nie wiem, jakieś tam problemy ze sobą i ponoć mimo takiej okładki jakiejś takiej rysunkowej, to nie jest książka dla młodzieży, bo są tam dość ostre sceny erotyczne, natomiast nie jest to powieść erotyczna, taka w stylu Blanki Lipińskiej, ani w ogóle nie jest to powieść erotyczna, no ale jednak tam ten seks jest dość taki sposób narzucający się pokazany. Nie wiem, mówię tylko to, co czytałem, bo tak jak mówię, to nie są recenzje książek, które przeczytałem, tylko omówienie sprzedaży, więc jeżeli coś wiecie na ten temat, to oczywiście napiszcie. Natomiast zdecydowanie nie jest to coś, co by mnie tutaj jakoś specjalnie pociągało. Na miejscu 11 Kabalista, czyli czwarty tom z serii kryminałów, no chyba kryminałów, tak, o dziennikarce jakiejś i o prokuratorze, pracowniku prokuratury, Remigiusza Mroza. Czytałem Remigiusza Mroza dwie książki i szczerze mówiąc, i obejrzałem jeszcze trzy sezony Chyłki i o ile trzy sezony Chyłki to tak do kolacji się nawet dobrze oglądało, o tyle do książek Remigiusza Mroza nie mam na razie ochoty wracać. Co ciekawe, co jakiś czas też pojawiają się wznowienia tych starych książek Mroza i one też momentalnie lądują tutaj w topkach sprzedażowych. Może nie tak wysoko, jak akurat te nowe rzeczy, ale gdzieś tam się przewijają. To też jest dla mnie zastanawiające, no ale niech będzie. I pierwsza dziesiątka. Pierwszą dziesiątkę otwiera, moi drodzy, pani, która sprzedawała się, której książka sprzedawała się swego czasu bardzo, bardzo, bardzo dobrze i królowała w rankingach czytelniczych, czyli Natalii de Barbaro. Tym razem z książką Przędza. Pani psycholog, która pisze głównie dla kobiet i o ile jej czuła przewodniczka,
jeśli dobrze pamiętam, to była ta książka o tym, co tam te kobiety tak dręczy, ogranicza, to, że one się nie mogą być sobą w pełni i jak mogą się z tego wyrwać. Tak Przędza ma chyba, znowu mówię chyba, bo też nie czytałem, skupiać się na tym, co je łączy, znaczy panie, co łączy tam ze sobą, tak? Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Ale widzę, że Przędza już nie powtórzy hitu czułej przewodniczki, tak? Czy ja coś mylę? Nie, no chyba tak. Nie powtórzy sukcesu, przepraszam, nie powtórzy tego sukcesu. Było, nie było, jednak no, pierwsza dziesiątka przez pół roku na listach sprzedażowych to jest dość dużo, tym bardziej, że myślę, że tutaj może rosnąć, bo tak jak wspominałem, ta sprzedaż oczywiście może rosnąć, tak jak wspominałem, były takie książki, które tam powiedzmy na tydzień się pojawiły, zrobiły zamieszanie i zniknęły, te bajki dla dzieci, jak na przykład Maxima Kulpa, ta książka o Janie Pawle II, też tydzień dobrej sprzedaży i potem zupełna cisza, nie wiem, może jeszcze to powróci gdzieś w jakichś tygodniach, bo tak potrafią się książki po jakimś czasie gdzieś tam odnajdywać w tych listach, ale na razie nie widzę. Na miejscu ósmym, i tu słuchajcie, myślę, że każdy autor życzyłby sobie takiej sprzedaży. To jest od lat książka, która zawsze gdzieś tam przemyka w tych zestawieniach sprzedaży, czyli Delia Owens, Gdzie śpiewają raki. I to nie tylko w Polsce, bo w całej Europie. Są państwa, tak jak Niemcy, gdzie śpiewają raki, wydano dopiero niedawno. I tam też książka jest hitem, po prostu hitem sprzedaży. Wiadomo, że swoje zrobił Netflix, tak, adaptacją, ale wcześniej już to Gdzie śpiewają raki się sprzedawało wspaniale. To jest książka, którą ja być może jeszcze do końca tego roku przeczytam, bo tak się chyba złoży, ale zobaczymy jeszcze. Czytała ją na razie moja żona i powiedziała ponoć, że to thriller, ale taki no, średni, że nie rozumie tego szału i popularności, ale no nie wiem, jak ja do tego podejdę. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, krótkie będzie cięcie teraz i zaraz wracamy z kolejnym miejscem. Na miejscu siódmym tym razem Kicia Kocia Wiosna. Kici Koci jest w tym półroczu w zestawieniach, w topkach bardzo, bardzo dużo, tam chyba z 4 albo 5 tytułów. Pucio był tylko jeden, więc ten rok zdecydowanie do Kici Koci należy. Swoją drogą nie rozumiem tej niechęci niektórych, znaczy dokładnie jednego youtubera do Kici Koci, bo to takie bardzo sympatyczne książeczki, tam w sumie tekstu to tyle, co kot napłakał. Rysunki niespecjalnie mi się podobają, ale okej, niech będzie. Natomiast no, tak słyszałem to jakieś takie hejty, że czemu to się kojarzy w ogóle z literaturą dziecięcą, tak? Ja wiem, że ciężko jest rozdzielić, tak, gdzie się kończy dziecięca, zaczyna młodzieżowa, więc do literatury dziecięcej trafia na przykład, nie wiem, Harry Potter i Kicia Kocia. No zdarza się, no trudno, tak? Dla małych dzieci, dla większych dzieci. Nie wiem, żartuję oczywiście. Ale gratuluję sukcesu zdecydowanie. Na miejscu szóstym kolejny thriller, Uwięziona B.A. Paris. I to jest taka pisarka, o której istnieniu w ogóle bym nie wiedział, gdybym nie poszedł pracować do biblioteki publicznej, nie zobaczyłbym, że ludzie to wypożyczają i czytają. Podobno są to niezłe thrillery, chociaż ja mam chyba jak na razie dosyć thrillerów na cały ten rok, po Skrawkach, które też miały być świetnym thrillerem, jak jedna z booktuberek reklamowała, natomiast jak dla mnie były totalnym nieporozumieniem, jedną z najgorszych jak na razie książek przeczytanych w tym roku. Ale może jest tak, że ja i moja żona podobnie jakoś mamy ten, nie lubimy thrillerów, bo ona też dwa jakieś podobno niezłe thrillery czytała i mówiła, że, znaczy nie chodzi o Gdzie śpiewają raki oczywiście, że co jeden to gorszy. Ja ją w ogóle namawiam strasznie, żeby wystąpiła kiedyś ze mną w jakimś podsumowaniu przeczytanych książek, tak, ale bardzo, bardzo nie chcę, więc chyba z tego nic nie będzie. A szkoda, bo czyta czasami inne rzeczy niż ja, więc można by było o innych książkach trochę powiedzieć. Na miejscu piątym z również złotej kolekcji bajek Bambi tym razem.
A, to pominąłem chyba, przepraszam, bo pominąłem też 9. miejsce, ale nic się wielkiego nie stało, bo to jest Królewna Śnieżka, też z tej serii Hachette z Złotej Księgi Bajek. Tak jak mówiłem wcześniej, no okej, popularność Disneya, ale dlaczego te wznowienia po latach robią taką furorę? Szczerze mówiąc, nie wiem, nie mam pojęcia. No i w ten oto sposób doszliśmy do pierwszej czwórki. Pierwszej czwórki. Co ja wam tu dużo będę mówił? Wiecie, co jest w tej pierwszej czwórce. No. Na miejscu czwartym jest oczywiście Rodzina Monet, Królewna. Część druga tomu drugiego. Na miejscu drugim jest Rodzina Monet, Królewna, część pierwsza tomu drugiego. I na miejscu pierwszym Rodzina Monet, Skarb, czyli po prostu część pierwsza. Nie wiem, czy to jest tak, że ten pierwszy tom ma największą popularność, dlatego że miał najwięcej czasu, żeby się dobrze sprzedać, a kolejne tomy dopiero go gonią. Czy jest tak, że ci czytelnicy, jednak część czytelników odpada po pierwszym tomie? To też jest możliwe, bo jedynka ma cały czas najlepsze wyniki, największą sprzedaż z całej tej trójki. Tu jeszcze się nie zmieściła część ta, Perełka, tak? Która wyszła w czerwcu, tak jak mówię, z czerwca już części danych nie było, więc jej tutaj nie ma. Z jednej strony może być tak, że ten pierwszy tom cały czas napędza czytanie kolejnych, a być może jest jednak tak, że spora część czytelników odpada po Skarbie, tak? I dalej nie chcą czytać. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Nie chciałbym tych książek czytać. One są strasznie grube, ich jest dużo, to jest jakiś tasiemiec, a podobno te najbardziej kontrowersyjne rzeczy są w późniejszych tomach, więc żeby zrobić wam tego, no, jakiś tu pręgierz z tymi książkami, musiałbym bardzo dużo czasu stracić, a nie bardzo mam na to ochotę. Ale pewnie uważni z was zauważyli, że no jak to powiedziałem o pierwszej czwórce, a wymieniłem trzy książki z Rodziny Monet, opuszczając miejsce trzecie na podium. No właśnie, co było na tym miejscu trzecim? Słuchajcie, to jest książka, która nie utrzyma tego miejsca. Spadnie poza podium na pewno. Myślę, że na koniec roku jednak będzie do pani Marczak chyba, tak? Bodajże autorka się nazywa Rodziny Monet. Będzie należał zdecydowanie. Chyba, że coś jeszcze nas tutaj czeka. Bo na miejscu trzecim był ten drugi, czyli biografia, no, nie zapisałem sobie, księcia Harego bodajże. No księcia, tak? Tego jednego z członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Miałem tę książkę, przeglądałem ją. Bardzo mi przypominała po pobieżnym również przejrzeniu szczerze Donalda Tuska, z tym, że podobno tak samo bezstylowo napisana, z tym, że podobno w tym drugim są jeszcze jakieś takie dziwaczne rzeczy, jakieś tam o leczeniu penisa i tym podobne historyjki. Więc dlaczego taka popularność? No pewnie ze względu na wszystkie te wydarzenia, które się tam wokół rodziny królewskiej, o których słyszymy cały czas, tak? I całą tę popularność, która jest napędzana. Więc tak jak widzicie, tak wygląda pierwsza piętnastka. Szczerze mówiąc, no to się niespecjalnie różni od tego, co mamy teraz na zachodzie. Czyli Young Adult, thrillery, książki dla dzieci. Tak, to jest dokładnie to, co nam się zdarza i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, i w innych krajach też. A są drobne zmiany tam, na przykład w Niemczech jest więcej thrillerów zawsze. No wiecie, nie muszę wam tłumaczyć, oglądacie, mam nadzieję, regularnie to, co czytała Europa, więc wiecie. Dobrze, moi drodzy. Kończąc powoli, zapraszam oczywiście do komentowania, zapraszam do wsparcia na Patronite, można też przez YouTube'a jakieś bardzo drobne wpłaty tutaj robić, wszystkie mnie bardzo, bardzo, bardzo ucieszą. Co będzie następnym filmem? Jeśli wyrobię się do przyszłego czwartku, to będzie już jakaś recenzja w czwartek, może to będzie nominacja do Zajdla, a może jeszcze coś innego. A jeśli nie, no to w niedzielę mam nadzieję, że pojawiłby się jakiś mały pręgierz.
ale nie będzie to na pewno rodzina Monet, tylko coś innego. Niektórzy pewnie się domyślają, o co chodzi, ale to proszę nie zdradzać w komentarzach. Ja już będę kończył. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.